Przepisy przejściowe i końcowe. 330 przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem 2 ustęp 1 i 207 ustęp 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, punkt pierwszy, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów, punkt drugi, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 331 traci moc rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw z 1999 roku, rok pozycja 140 i 434, z 2000 roku rok pozycja 214 oraz z 2001 roku rok pozycja 20.7. 332 rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.